Dzień dobry Państwu, to jest czwarty wykład wstępu do zjawisk transportu przez nanostruktury i my jesteśmy gdzieś głęboko w trakcie wyprowadzania równania ruchu dla operatorów pola. Przez głęboko w trakcie mam na myśli to, że wyszliśmy z równania Heisenberga i pokazaliśmy sobie, że na równanie ruchu dla operatorów pola, czyli jakaś stała razy pochodna w czasie z naszego operatora pola, to jest minus operator ewolucji do i przez h Hamiltonian razy czas. Potem jest komutator Hamiltonianu z operatorem pola dla chwili początkowej i potem, tu jest 0, potem znowu mamy, no ten po lewej to jest sprzężenie hermitowskie operatora ewolucji, a po prawej po prostu mamy operator ewolucji. No i tak się to po prostu wygodniej wyprowadza. I teraz nasz Hamiltonian to było, no on ma w sumie trzy części, ma Hamiltonian jednocząstkowy, czyli no H0 to się nazywało i Hamiltonian dwucząstkowy, czyli Hamiltonian odpowiedzialny za oddziaływanie. I to wyglądało tak. No już wiadomo, ten jednocząstkowy ma część związaną z energią kinetyczną, część związaną z energią potencjalną, tą jednocząstkową, dajmy jej indeks 1, i część związaną z dwucząstkową energią kinetyczną. I teraz operator energii kinetycznej to jest minus h kwadrat przez 2m nabla do kwadratu. To jest ta część, którą żeśmy się zajmowali. I potem, oczywiście napisałam go w reprezentacji położeniowej, a to T nie jest w reprezentacji położeniowej, więc to wszystko trzeba zapisać w języku operatorów pola, czyli mamy całkę po całej przestrzeni, operator sprzężony, no, część związaną z energią kinetyczną minus h kwadrat przez 2m nabla do kwadratu, od razu wystawiam stałą przez nawias i znowu operator pola, tylko nie sprzężony. Potem jest potencjał jednocząstkowy, czyli zaczyna się to tak samo, całka po całej przestrzeni, sprzężony operator pola, potencjał jednocząstkowy w reprezentacji położeniowej i niesprzężony operator pola, dajmy czapeczki operatorom pola, żeby było wiadomo, no rozróżnimy je tutaj od potencjału, jeszcze z V2, całka po całej przestrzeni, ale to jest dwucząstkowe, tam jest ta jedna, druga w ramach konwencji, skoro to jest dwucząstkowe, to potrzebujemy mieć dwie całki po całej przestrzeni, dwa operatory pola, sprzężone po lewej stronie. Pamiętają Państwo, jak to szło. Operator, potencjał dwucząstkowy zależy od położenia dwóch cząstek i operatory pola niesprzężone. Dobra.
I my żeśmy się zajmowali tą częścią, czyli to, co zdążyliśmy sobie pokazać. I pamiętam, że przeciągnęłam wykład o no 10 minut, więc postaram się ten skrócić. Najfajniej by było, jakbyśmy zdążyli skończyć, przynajmniej doprowadzać te równania ruchu, żeby to się nie przeciągało na 3 wykłady, ale zobaczymy, jak to pójdzie. W każdym razie pokazaliśmy sobie tyle, że E do I przez H, T, H, nie, operator pola R, 0, E do minus I przez HT. Oczywiście nie działaliśmy na całym, tylko pokazaliśmy sobie ten kawałek związany z energią kinetyczną. Dał nam H kwadrat przez 2N. Tego minusa się pozbyliśmy, wykonując całkowanie z pochodną po delcie Diraka. Nabla do kwadratu. I tu ostatnia sztuczka, która była wykonywana, dała nam już operator pola zależny od czasu na końcu. Dobra, czyli tyle wiemy. Potrzebujemy jeszcze się zająć pozostałymi dwoma członami. Czyli zaczniemy sobie od prostszego, mianowicie no, zajmiemy się tym członem z potencjałem jednocząstkowym, czyli potencjał jednocząstkowy. Więc interesuje nas w miarę to samo. Interesuje nas w tym momencie no, najpierw interesuje nas to wstawione do tego kawałka tu. Czyli pierwsza rzecz, no, będziemy się zachowywać tak samo jak poprzednio. Mamy ten potencjał, ale chcemy się zajmować środkowym członem, czyli na wstępie będzie nas interesował tu. Będzie nas interesował potencjał V1 i chcemy się dowiedzieć, jak wygląda jego komutator z psi od R. Z jakiegoś nieznanego sobie powodu mam tutaj od R'. Już sprawdzam, czy to jest istotne, czy po prostu tak mi się napisało. A, dobra, wiem czemu od R'. Czyli nie, tutaj ma być od R. I istotne jest to, że jak wstawimy tą postać operatora V1 potencjału jednocząstkowego, tutaj to mamy całkę po całej przestrzeni i teraz to ma być po R'. Psi sprzężone od R', V od R', psi od R', i chcemy, żeby to, chcemy się dowiedzieć, jak to, jak wygląda komutator tego z psi od R. Wystawiamy całkę przed komutator i mamy psi sprzężone od R', V od R', psi od R', i tutaj jest znowu psi, ale od R. I teraz pamiętają Państwo, jak wygląda potencjał. My jesteśmy w reprezentacji położeniowej,
czyli to będzie po prostu jakaś funkcja położenia, a nie na przykład pochodnej albo drugiej pochodnej położenia. To znaczy tyle, że możemy przestawiać kolejność tego potencjału z operatorami pola. Znaczy tutaj chodzi o te kawałki, które są w reprezentacji położeniowej. Zawsze możemy przestawić coś, co jest w reprezentacji położeniowej z operatorami kreacji i anihilacji. Są po prostu różne byty matematyczne, ale tak czy siak to oznacza, że no, możemy przestawić potencjał na dowolną pozycję w tym komutatorze, że pewnie będzie prościej, jak to napiszę. Wiadomo, ten komutator to jest psi plus other prime, v od r prime, psi od r prime, psi od r. Daszki niech sobie Państwo domyślnie wstawią. Minus psi od r, psi sprzężone od r prime, v od r prime, psi od r prime. Czyli jeżeli możemy potencjał w tym i w tym wystawić na przykład na lewą stronę, to możemy to też wystawić przed komutator, no przed ten nawias inaczej mówiąc, i dostajemy całkę po całej przestrzeni potencjał od r prime. Komutator z V, z psi, przepraszam, sprzężonego od r prime, psi od r prime, psi od r. Dobra. I teraz potrzebujemy zastosować sztuczkę. Niestety ta sztuczka będzie się różnić w zależności od tego, czy mamy do czynienia z fermionami czy z bozonami, dlatego że relacje komutacji dla operatorów pola fermionowych i bozonowych są różne, jak może Państwo jeszcze pamiętają gdzieś tam z początków tego wykładu. Czyli sztuczka, albo jeśli Państwo wolą, tożsamość, którą potrzebujemy zastosować dla fermionów, wygląda tak. Stosujemy tożsamość. Kiedy mamy, ups, kiedy mamy komutator iloczynu dwóch operatorów z trzecim operatorem, to się równa w oczywisty sposób ABC minus CAB, to dodajemy i odejmujemy ACB, czyli mamy ABC plus, skreślę to, żeby było wiadomo, że tego tu nie ma, ABC plus ACB minus ACB minus CAB. I wtedy widać, że to daje nam operator A mnożony razy antykomutator BC. Czyli ten plus oznacza, że to jest antykomutator. I dalej mamy minus antykomutator AC. Dobrze. Razy B po prawej stronie. Dla bozonów chcemy analogiczną tożsamość.
Stosujemy tożsamość, gdzie będą komutatory, a nie antykomutatory. Czyli robimy dokładnie to samo. Mamy A, B, C. To jest A razy B razy C minus C razy A razy B. I też dodajemy i odejmujemy ACB, tylko w odwrotnej kolejności. Mamy ABC minus ACB plus ACB minus CAB i grupujemy. No, tak samo. Czyli w oczywisty sposób przestawiam kolejność tych dwóch członów. I mamy A razy komutator BC, tylko teraz to jest komutator, plus komutator A z C razy B po prawej stronie. I teraz my sobie dalej wyprowadzimy to, co jest nam potrzebne dla bozonów, trochę dlatego, że no, mam to na tej samej stronie. Natomiast wykonując dokładnie to samo, co teraz robimy dla fermionów, po prostu trzeba zastosować tą drugą tożsamość, a później już wszystko idzie tak samo. Czyli jak mamy ten nasz potencjał jednocząstkowy, ostatnia postać to była całka D3R' V od R', komutator psi sprzężony od R', psi od R' i prim oczywiście, psi od R. Czyli to jest nasze A, to jest nasze B, to jest nasze C i stosujemy tą tożsamość na górze, czyli dostajemy psi sprzężony od R' razy komutator z psi od R', psi od R plus komutator pierwszych dwóch, czyli psi sprzężony od R', psi od R', razy psi od R. I teraz tak, jak sobie Państwo przypomną relacje z komutacji, które tam właśnie wyprowadzaliśmy dla operatorów pola, to przypominam, gdzieś na boku przypomnę, że dla bozonów było, że psi od R, psi sprzężony od R', komutator dawał nam deltę Diraka od R minus R'. No, a w przypadku takich samych, czyli psi od R, psi od R', to było po prostu zawsze równe 0. Dobra. Czyli automatycznie coś mi się tu nie podoba. A tak, oczywiście źle skorzystałam. Super. Źle skorzystałam z drugiego wzoru. ABC. Ups. ABC jest dobrze. Czyli to tutaj jest tak, jak być powinno. Natomiast tu ja zrobiłam ABC, a to ma być ACB. Czyli tu nie ma być prima,
Tylko tu ma być prim. Dobra. Czyli jak widzimy te relacje komutacji, to automatycznie widać, że pierwszy człon jest równy 0, bo komutator jest równy 0, a dla drugiego członu mamy sprzężenie tego, co z... Zaczynam. No. Wyrażać się niejasno. Oczywiście, że nie jest sprzężenie, tylko jak mamy AB komutator, to on jest równy minus komutatorowi z BA, co jest strasznie łatwo pokazać, stosując definicję, którą sobie napisaliśmy tutaj. Więc to jest minus delta R minus R prim. Dobrze. Więc dostajemy minus z tej delty całka D3R prim. A, przepisywanie widzę, że też mi dobrze idzie. Już się skupię. Tutaj powinno być jeszcze całka D3R V od R prim i tu nawias. Czyli mamy minus całka D3R V od R prim delta R minus R prim, bo nawias już tam jest po lewej stronie V od R prim i przynajmniej całkowanie z deltą Diraca nie jest problemem i dostajemy ostateczny wynik, czyli minus V od R razy nasz operator psi od R. Dobra. I zrobiłam jakiś bałagan na ostatnim slajdzie, więc przepiszmy sobie to jeszcze. To jest V1 psi od R komutator. Właśnie pokazaliśmy, że jest równy minus V od R, gdzie to V od R to nie jest to samo co V1, bo to jest ten sam, co prawda, potencjał, ale w reprezentacji położeniowej. Razy psi od R. I pozostaje nam ostatni krok, to co liczymy jeszcze potrzebuje być obłożone przez te operatory ewolucji, czyli chcemy E do I przez H kreślone Hamiltonian razy czas V1 psi od R E do minus I przez H Hamiltonian razy czas. Dobra. I to się równa E do I przez H H T. Przepisuję z góry minus V od R psi od R E do minus I przez H H T. I teraz zgodnie z tą samą logiką, którą mieliśmy, stosowaliśmy już w przypadku operatora, energii kinetycznej, to jest w reprezentacji położeniowej, a tutaj
przynajmniej w tym Hamiltonianie w środku mamy wszystko przecałkowane po reprezentacji położeniowej, więc ten eksponenta z Hamiltonianu to jest twór tego samego typu, co nasze operatory kreacji i anihilacji, co oznacza, że on, no, trzeba by było uważać i sprawdzać relacje komutacji, przestawiając go przez operatory kreacji i anihilacji, natomiast można go spokojnie przestawić przez funkcję skalarną, czyli mamy minus V od R E do I przez H H T. Psi od R E do minus I przez H H T, a to jest nasz operator pola zależny od czasu, czyli mamy minus V od R Psi od R T. Dobra. Czyli zrobiliśmy całkiem szybko drugi człon, który wchodzi nam do równania ruchu dla operatorów pola. I teraz minimalnie bardziej skomplikowana sprawa, ale tak naprawdę tylko minimalnie, czyli potencjał dwucząstkowy. I mamy, tak, chcemy na początek komutator V2 z psi od R, czyli jedna, druga całka D3, niech będzie R', nie może być po R-ze, całka D3 R bis. Psi sprzężony od R', psi sprzężony od R bis, V od R', R bis, psi od R', psi od R bis i liczymy komutator z psi od R. Ups. Zamknąć nawias, zamknąć komutator, prawie widać. I stałą całkę, obie całki tak właściwie. I potencjał można wystawić przed komutator. Całki, jak sądzę, powinny być oczywiste. Żeby ten potencjał można było wystawić, to on musi komutować z operatorami pola, ale komutuje dlatego, że jest to w reprezentacji położeniowej, tak samo jak w przypadku V1, funkcja skalarna i no jest to funkcja tylko wartości tych dwóch położeń, a nie jakichś ich pochodnych czy innych rzeczy, których nie można przestawiać z funkcjami polowymi. Czyli zostaje nam komutator tylko trochę większy. Psi sprzężony od R', psi sprzężony od R bis, psi od R', psi od R bis. Chcemy policzyć komutator tego z psi od R. No dobra, im potrzebujemy też coś z tym zrobić. Czyli stosujemy tą samą tożsamość co poprzednio, tylko tym razem z
Założymy, że nasze A to jest to, nasze B to jest to i nasze C, tak jak było, to będzie to. Czyli znowu policzymy to dla bożonów i mogą sobie Państwo sprawdzić albo no, uwierzyć książkom, że dla fermionów będzie tak samo. Ciągle trzeba. Tutaj się to robi troszeczkę bardziej skomplikowane dla fermionów, ale tak czy siak da się to sprowadzić do tego samego wyniku. Czyli liczymy dla bożonów. I w tym przypadku, tak jak dla tego jednocząstkowego, nie miało znaczenia przy obliczeniach, czy liczymy dla fermionów, czy bożonów. To w przypadku potencjału dwucząstkowego, jak mówiłam, jest to troszkę trudniej zrobić dla fermionów, więc zrobimy sobie dla bożonów, ale spokojnie mogą Państwo w książkach znaleźć rozwiązanie. Dobra, ja mam sklerozę, więc zapiszemy sobie na dole naszą tożsamość dla bożonów, czyli to było A, B, C minus komutator A z C z B. To jest A, to jest B, to jest C. I stosujemy, czyli mamy jedną, drugą, całkę po D3R prim, całkę po D3R bis, V od R prim R bis. I dalej dostajemy, jakiś nawias się przyda. A, czyli psi sprzężone R prim, psi sprzężone R bis i komutator z psi od R prim, psi od R bis z psi od R. Plus, minus, plus. To jest plus. Sprawdźmy to, ale tutaj tak, ABC plus ACB. Dobra, czyli plus A to jest psi sprzężone od R prim, psi sprzężone od R bis, C to jest psi od R. I po prawej stronie dostajemy psi od R prim, psi od R bis. I teraz, ponieważ mamy tą relację komutacji tutaj, że dla bożonów możemy zamieniać kolejność dowolnych dwóch operatorów pola dla no, jakichkolwiek, więc również dla różnych położeń, bo ich komutator jest równy 0, to powinno być mniej więcej oczywiste, że możemy dowolnie zamieniać kolejność tych operatorów, więc ten komutator też musi być równy 0. Czyli został nam V2. Ciekawe, czy to nazwałam V2. Nazwałam. Komutator V2 z psi od R to jest jedna druga całka D3 R prim, całka D3 R bis, V od R prim R bis. I dalej pierwszy człon nam się skrócił, czyli to jest razy komutator z psi plus od R prim, psi plus od R bis, psi
od R razy psi od R bis psi od R prim. Nawet się zmieściła. I teraz tą samą tożsamość stosujemy jeszcze raz. Może sobie tym razem poradzę, już nie przypisując jej. Mamy nasze dwie całki po całej przestrzeni. Potencjał. I znowu otwieramy nawias. Miało być A, czyli to jest teraz A, to jest B, to jest C. Psi sprzężony od R. R prim. Komutator ze psi sprzężonego od R bis. Z psi od R. I to jest razy psi od R bis, psi od R prim, plus komutator miało być A, czyli psi sprzężone od R prim, C, to było A, teraz C, psi od R, B, czyli psi od R bis, psi od R bis, psi od R prim. I teraz tak samo jak poprzednio, to jest minus delta, czyli kolejność nie ma znaczenia. R prim minus R, a to jest minus delta R bis minus R. Czyli dostajemy jedną, drugą, całkę D3 R prim, całkę D3 R bis, V od R, R. R prim oczywiście. R bis. I potem jest psi sprzężony od R prim minus delta od R bis minus R psi od R bis psi od R prim. I druga całka, jedna, druga, D3 R prim, D3 R bis, V od R prim, R bis. I teraz jest znowu minus delta, ale od R prim minus R, psi od R bis, psi od R bis, gdzieś zgubiłam sprzężenie. Tutaj to jest sprzężone jest pierwsze psi od R prim. Możemy wykonać delty. Teraz przy wykonywaniu delt widać, no dlaczego rozdzieliłam tą sumę na dwie całki, bo chcemy wykonać całkę z deltą. Więc tu na górze mamy deltę po R bis, czyli wykonujemy tą całkę, a na dole mamy deltę z R primem, czyli wykonujemy tą całkę. Czyli to się równa minus jedna druga. Całka D3 R prim. Mamy R bis ma być równe R, czyli dostajemy V od R prim R. Psi sprzężone od R prim. Psi
od R przy od R prim. Teraz będę to porównywać, ewentualnie szukać błędu, minus jedna, druga i teraz zostaje nam całka po R bis, zostaje nam V. Całkę po R prim wykonaliśmy z deltą, czyli R prim jest równe R, to jest R bis psi sprzężone od R bis psi od R bis psi od R. Dobra, teraz jest czas na ewentualne szukanie błędów. Minus 1, druga, D3, R, R prim. Dobrze. Sprzężone od R prim, R, R prim. Dobra. I drugie. Tak. Tak. Wygląda na to, że się nie pomyliłam. Co nam daje zdarzenie praktycznie historyczne. I teraz tak. Potrzebujemy zastosować dwie rzeczy. Jedną jest symetria na zamianę cząstek, czyli mamy do czynienia z bozonami. I bozony są symetryczne ze względu na zamiany cząstek. Co oznacza tyle, że ten potencjał od, jeżeli mam potencjał od R, R prim, to on musi być równy potencjałowi od R prim R, bo inaczej nie byłoby symetrii na zamiany cząstek. Jak się mogą Państwo domyślić, w przypadku fermionów jest antysymetria ze względu na zamianę cząstek, więc tutaj byłby minus dodatkowo. A drugą własnością, którą będziemy stosować, jest zwykła relacja komutacji, czyli generalnie to, że operatory pola, jak są takie same dla różnych położeń, to komutują. I przepiszmy sobie jeszcze raz nasz komutator V2 psi od R. Jesteśmy dużo dalej. To było minus 1 druga całka D3 R prim V od R prim R psi sprzężone od R prim, psi od R, psi od R prim. I ten drugi człon, przynajmniej jedną rzecz zrobię za tym zamachem, nie tylko go przepiszę, zamienię sobie oznaczenie R bis na R prim. Wtedy mam V od R, R prim, psi sprzężone od R prim. Psi od R bis, prim oczywiście, jak już zamieniłam to oznaczenie psi od R. Zastosujemy tą symetrię na zamianę cząstek i wyciągniemy wszystko, co jest takie samo przed nawias. Czyli symetria na zamianę cząstek oznacza po prostu to, że to jest równe temu, co oznacza, że wszystko, co podkreślam, jest takie samo. Mogę to wyciągnąć przed nawias. Czyli to się równa minus 1 druga całka D3R prim V od R. Sprawdzam, co zdecydowałam, R, R prim, co do kolejności znaczy się, psi sprzężone od R prim i później mamy psi od R prim,
Nie ma to jak sobie dopisać wszystkie wektory. Plus psi od r prim psi od r. Ale my wiemy, że psi od r i psi od r prim komutują, co oznacza tyle, że psi od r razy psi od r prim jest równe psi od r prim psi od r, więc ten człon jest równy temu członowi i dostajemy nasz prawie ostateczny wynik, mianowicie, że to się równa minus całka d 3 r prim v od r r prim psi sprzężone od r prim. Nawias jest niepotrzebny. Psi od r prim psi od r. Jeszcze można ewentualnie zrobić jeden krok w celach, żeby to było symetryczne względem tego, co mieliśmy na początku. Czyli można przestawić potencjał w to miejsce. Minus całka D3R prim V od R. A, właśnie powiedziałam, że go przestawiam. Dobra, to nie jest nam potrzebne, już to Państwo wiedzą. Psi sprzężone od R prim V od R R prim psi od R prim psi od R. Dobra. I pozostaje nam ostatni krok, czyli potrzebujemy to jeszcze obłożyć operatorami ewolucji, czyli chcemy mieć E do I przez H HT V2 psi od R E do minus I przez H HT, czyli to się równa E do I przez H H razy czas. Potem mamy ten komutator, który właśnie policzyliśmy, czyli tylko minus sprawdzam, czyli minus całka D3R prim psi sprzężone od R prim V od R R prim psi od R prim psi od R. I teraz tak, minus całkę można wystawić na lewo, E do I H kreślone HT, potem jest psi sprzężone od R prim i teraz my możemy sobie dostawić jedynkę macierzową, powiedzmy tu i tu, i zapiszemy tą jedynkę macierzową jako E do minus I przez H HT E do I przez H HT. Czyli dostajemy E do minus I przez H HT E do I przez H HT V od R R prim razy psi
psi od R prime, E do minus I przez H, H, T, E do I przez H, H, T i oczywiście zgubiłam tutaj jeszcze E do minus I przez H, H, T, które mi ląduje za moim psi od R, E do minus I przez H, H, T. Dobrze. I teraz tak, z tym nie ma problemu. Z tego się automatycznie robi psi od R, T. Tak samo z tego się robi psi sprzężone od R prim T. Problem jest tylko z tym, który nam brakuje do zrobienia z tego operatora pola zależnego od czasu, ale tak samo jak było wcześniej, to jest funkcja w reprezentacji położeniowej, a to jest operator, tutaj już wewnątrz, w środku, wszystko jest wycałkowane po przestrzeni, więc my możemy bez problemu przestawić to tutaj. Czyli dostajemy minus całkę D3, to jest 3 wbrew pozorom R prim, psi sprzężone od R prim T, V od R, R prim, E do I przez H, H, T, psi od R prim, E do minus I przez H, H, T i psi od R prim, T. Teraz widać, że to też będzie operatorem pola zależnym od czasu i dostajemy ostateczny wynik minus całka D3 R prim psi sprzężone od R prim T V od R R prim psi od R prim T psi od R. Oczywiście mam tu jednego prima za dużo. Teraz go wymarzę. Tu go nie ma. Wymarzę było figuratywnym określeniem. Może skreślę jest lepszym. Psi od R T. I dostaliśmy nasz ostateczny wynik na trzeci człon, który będziemy mieli w naszym równaniu ruchu. Dobra. Teraz pozostaje poskładać to wszystko. Nie pamiętają Państwo, specjalnie je przepisywałam na początku. My chcemy sobie napisać to równanie. Czyli lewa strona, z lewą stroną nic nie robiliśmy. Liczyliśmy to tutaj. Wszystkie trzy człony musimy złożyć i nie należy zapomnieć o tym minusie. Dobra. Składamy i dostajemy I razy H kreślone, pochodna po czasie, psi od R, T, to się równa minus H kwadrat przez 2M nabla kwadrat. Ten minus się wziął z tego minusa, o którym przed chwilą mówiłam, że nie można go zapomnieć. Psi od R, T. Potem mamy plus potencjał od R. Znowu minus nam się zamienił na plus, bo go pomnożyliśmy przez minus. Psi od R, T.
I znowu plus z tego samego powodu całka D3R' psi sprzężone od R' T V od RR' psi od R' T psi od RT. I teraz tu można dać nawias i możemy to jeszcze raz przepisać, wyciągając to, co wygląda jak operator energii kinetycznej i nawet jest w przestrzeni położeniowej, potencjał jednocząstkowy w przestrzeni położeniowej, czyli dostajemy minus h kwadrat przez 2m na bla kwadrat plus v od r. To powinno wyglądać strasznie znajomo. Razy psi od r t plus to, co dostajemy w zamian za potencjał dwucząstkowy, czyli tą całą całkę d3r prim psi od r prim t v od r r prim psi od r prim t psi od r t. I dostaliśmy równanie, które ma strukturę nieliniowego równania Schrödingera, tylko ten dwucząstkowy potencjał teraz zależy od czasu. Czyli nie będę wymazywać, tylko podkreślę. Mamy IH razy pochodna po czasie z operatora pola. To się równa energia, operator energii kinetycznej plus jednocząstkowy operator energii potencjalnej razy psi od RT plus człon, który jest odpowiedzialny za oddziaływania dwucząstkowe, tyle że to, co teraz zamiast po prostu mieć potencjał, tak jak w tym przypadku jednocząstkowym tutaj, zamiast potencjału dwucząstkowego mamy taki cały twór z całką po przestrzeni, który zależy od czasu. Czyli ja jeszcze to zapiszę, równanie ruchu dla operatorów pola i jest to równanie o strukturze nieliniowego równania Schrödingera. Równania Schrödingera. To prawdopodobnie nie jest przypadek, ale należy pamiętać, jak bardzo musieliśmy się namęczyć, żeby dostać to równanie ze strukturą równania Schrödingera. Również wyszliśmy nie z równania Schrödingera, tylko z równania Heisenberga. No i to jest równanie dla operatorów pola, a nie dla funkcji falowych, czyli to, co stoi po prawej stronie, to psi od RT, to jest coś innego. Dajmy temu czapeczki, żeby było to jasne. No i ten potencjał dwucząstkowy, czy też odpowiednik potencjału dwucząstkowego jest troszkę bardziej skomplikowany. Czyli teraz możemy wrócić do wyprowadzenia sobie równania ciągłości. Pamiętają Państwo, w poprzednim wykładzie zaczęliśmy od tego, że było równanie ciągłości dla funkcji falowych, a my żeśmy chcieli równanie ciągłości dla operatorów pola, ale jako że wyprowadzając równanie ciągłości
trzeba było użyć równania Schrödingera, to potrzebowaliśmy najpierw wiedzieć, jakie jest równanie na zależność czasową operatorów pola. No i generalnie jest nam to też, to znaczy równanie ciągłości jest nam potrzebne do tego, żebyśmy potem wiedzieli, dlaczego mówimy o takich operatorach, a nie o innych, kiedy mówimy o prądzie. Natomiast jak już się zajmujemy tak długo tymi operatorami pola, dzisiaj albo na początku następnego wykładu skończymy, to fajnie by było poznać bądź co bądź coś tak fundamentalnego jak równanie ruchu. Dobra, powrót do równania ciągłości. Powrót do równania ciągłości dla operatorów pola. I tak, jeżeli mamy to nasze równanie IH d psi od RT po DT, próbuję się zmieścić w jednej linijce, to jest minus H kwadrat przez 2M lambda kwadrat plus V od R psi od RT plus całka D3R. Ja oczywiście prim przepisuję to, co tam było, ale jest powód, dla którego to robię. R prim TV od R R prim psi od R prim T i psi od R T. Mi się te nawiasy powiedzmy, że zmieściły, to automatycznie możemy dostać równanie na sprzężony, na sprzężony operator pola, po prostu sprzęgając całe to równanie. Czyli sprzęgamy powyższe równanie. To oznacza tyle, że wykonujemy sprzężenie hermitowskie, czyli wszystko, co jest skalarem, dostaje sprzężenie zespolone, więc mamy minus IH. Potem będzie pochodna, ale po sprzężonym operatorze pola, po DT, to się równa. Hamiltonian jednocząstkowy w reprezentacji położeniowej, a i tak musielibyśmy na tym wykonać sprzężenie, gdyby nie to, że to jest hermitowskie, czyli jest minus h kwadrat przez 2m nabla kwadrat plus v od r. Potem sprzęgamy psi i mamy psi sprzężone od RT na sprzężony operator pola. Dobrze. I potem jest plus całka. To też jest hermitowskie. Psi sprzężone od R prim T V od R R prim psi od R prim T. To już mi się nie podoba, ale to dlatego, że zgubiłam zależność od czasu. A nie powinnam była zgubić zależności od czasu. Sekundkę. Nie, no
Niesłusznie. To znaczy, w tym, co piszę, u Państwa jest zależność od czasu. W tym, co mam w zeszycie, się zgubiła zależność od czasu, ale nie powinno tam być. Poprawię to sobie przy okazji. I tu mamy sprzężone psi od FT. Dobra. Czyli skoro mamy coś takiego, to możemy znaleźć ewolucję po czasie operatora gęstości cząstek. Przyda nam się przypomnieć sobie, co to jest u operator gęstości cząstek. Operator gęstości, ewolucja. Ups. Więc mając te dwa równania, możemy znaleźć równanie ruchu. No, ewolucję. Możemy znaleźć równanie na ewolucję operatora gęstości cząstek. Jak poprzednio szukaliśmy w tym przypadku dla funkcji falowej, szukaliśmy ewolucji gęstości prawdopodobieństwa. Tutaj analogiczną strukturę ma operator gęstości cząstek, czyli to jest sprzężony operator pola razy operator pola niesprzężony. I teraz wyprowadzając tutaj równanie ciągłości, trzeba będzie minimalnie uważać, dlatego że no, tu są operatory, nie możemy ich w kolejności zamieniać dowolnie. Czyli tak, jak chcemy równanie ruchu, to chcemy liczyć pochodną po czasie operatora gęstości cząstek. Dajmy mu daszek, czyli to jest pochodna po czasie psi sprzężonego od R, psi od R, czyli pochodna po czasie psi sprzężone od R. No to oczywiście potrzebuję, przepraszam, żeby to zależało od czasu, bo szukamy ewolucji. Czyli to i to też będzie zależało od czasu. RT, RT, RT. I tu mamy też pochodną ze sprzężonego razy niesprzężony plus niesprzężony razy pochodna. Sprzężony razy pochodna z niesprzężonego dt. No może jeszcze, żeby było bardziej elegancko, przepiszemy to, żeby było tak. No dobra. I teraz mamy te dwa równania na górze, czyli wystarczy je podzielić górne przez i h, podzielić dolne przez minus i h i podstawić. Czyli dostajemy tak. Pochodna z n rt po czasie to jest najpierw pochodna sprzężonego, czyli minus 1 dzielone przez ih kreślone i dalej jest to wszystko, co tam było, czyli minus h kwadrat przez 2m
Dobra. Kwadrat psi sprzężony od RT plus V od R plus całka D3 R prim V. Cofam się psi sprzężony od R prim T V od R R prim psi od R prim T i oczywiście nie zmieściło mi się, żeby to po zamknięciu nawiasu pomnożyć jeszcze przez psi sprzężone od R T. I na końcu musimy zamknąć duży nawias i pomnożyć to razy psi od R T. I później mamy plus 1 przez IH. I teraz po lewej stronie mamy psi sprzężone od RT, a dalej mamy minus h kwadrat przez 2m na bla kwadrat psi od RT plus V od R plus całka D3 R prim psi od R prim T V od R R prim psi od R prim T i tu znowu zabrakło miejsca na pomnożenie przez psi od R Dobra, to psi mam po lewej stronie. Zostaje psi R T i zaraz zobaczymy. Tak, wszystko się powinno zgadzać. Już wyjątkowo głupio mi się podzieliły te równania, ale mówi się trudno. Czyli tak. Zróbmy z tym porządek. Mamy zajmijmy się najpierw członami od energii kinetycznej, czyli to jest to razy to i to razy to. Dostaniemy. Patrzę tylko, czy chcę z plusem, czy z minusem. Z minusem. Minus. A, mam dwa minusy. Czyli chcę 1 przez IH kreślone. Czyli to przepisałam. Razy minus H kwadrat przez 2M. I teraz przepisuję to z tym. Psi sprzężony od RT na bla kwadrat psi od RT. A na górze mam analogiczny człon, tylko z minusem. Czyli to jest minus. Nabla kwadrat psi sprzężony od RT. Tu musi być nawias, bo ten nabla działa tylko na to. Razy psi od RT. Dobra, przyjrzyjmy się reszcie. Dobrze, przepiszmy resztę. I tu mamy tak. Znowu niech będzie plus 1 przez IH kreślone. I później dostajemy
wiedząc, że możemy, nie możemy przestawić operatora pola z nablą, dlatego że tam jest pochodna po położeniu, a ten operator pola zależy od tego położenia, ale możemy przestawiać operator pola tak jak wcześniej było z tym potencjałem i z tym potencjałem, czyli to, co tu dostajemy, najpierw dolny człon, to jest V od R plus całka D3R prim psi od R prim T V od R R prim psi od R prim T i to jest w tym dolnym równaniu mnożone razy psi sprzężone od R T psi od R T, a w górnym równaniu mamy dokładnie to samo, tylko z tym dodatkowym minusem, czyli mamy minus psi sprzężone od RT psi od RT i widzimy, że to nam się skraca, więc cały człon związany z energią potencjalną się skraca. No dobra, czyli zostało nam dużo prostsze równanie. Jeszcze odwrócimy kolejność członów, bo zgodnie ze złośliwością rzeczy martwych, jak zawsze mi wyszło na odwrót niż w notatkach, dostaniemy, że pochodna, a już niech będzie na czerwono z N od RT po czasie, to jest robię dwie rzeczy w tym momencie. Został mi już tylko ten jeden człon i chcę, żeby to i było na górze, czyli 1 przez i to się równa minus i. To mi skróci ten minus tutaj, a żeby mieć mimo wszystko minus na początku, przestawię te dwa człony, ten i ten. Inaczej mówiąc, robię porządek, żeby to wyglądało tak, jak powinno wyglądać. I dostanę minus i h kreślone przez 2m, bo tutaj oczywiście to h mi się skróci z tym. Razy nabla kwadrat psi plus od RT psi od RT minus psi sprzężony od RT nabla kwadrat psi od RT. I jak Państwo widzą, to już zaczyna wyglądać bardzo znajomo. I teraz ten ostatni krok już wykonywaliśmy w tym standardowym równaniu, czyli możemy wyciągnąć nablę przed nawias. Nie będę tego pokazywać jeszcze raz, bo to działa dokładnie tak samo jak wtedy. Więc jedyna rzecz, o której trzeba tutaj pamiętać, to to, że nie wolno przestawiać bezkarnie kolejności operatorów pola, bo one nie komutują. Minus ih przez 2m nabla razy nabla psi od rt, przy czym ta nabla działa tylko tu, psi od rt minus psi sprzężony od rt nabla psi od rt. I tutaj de facto definiujemy sobie, ja przez analogię, operator prądu cząstek jako to. To jest operator J od RT,
Czyli to się równa. A, oczywiście jest jeszcze ze stałą, czyli muszę to zrobić gdzieś z boku, przepraszam. Czyli to chcemy zapisać jako minus nabla razy J operator od R. Gdzie J to jest IH przez 2M nabla psi od RT razy psi od RT minus psi sprzężone od RT nabla psi od RT i tu teraz wszystko będzie na odwrót. Podkreślam sobie to na czarno. To jest no, operator gęstości prądu. Operator gęstości prądu. Tak jak wcześniej, analogia do gęstości prądu prawdopodobieństwa, tylko my teraz mamy nie równanie ciągłości dla gęstości prawdopodobieństwa, tylko dla gęstości cząstek, czyli to jest operator gęstości prądu cząstek. I on opisuje, to jest strumień cząstek przepływających w jednostce czasu przez powierzchnię o jednostkowym polu prostopadłą do tego operatora, który jak widać jest wektorowy. Ta nabla powoduje, że on jest wektorowy. A z kolei przepisując już elegancko to równanie z góry dn od rt po dt to jest no, tu się przyda jeszcze RT. Teraz żeśmy go dostali w sytuacji na zależnego czasu. To się równa minus nabla J od RT. I to jest równanie ciągłości. Dobra. Czyli tak, widać, że to równanie ciągłości. Ło, znowu przeciągnęłam, a tak się starałam. Widać, że to równanie ciągłości wygląda dokładnie tak samo, jak wyglądało wcześniej dla gęstości prawdopodobieństwa i gęstości prądu prawdopodobieństwa, z wyjątkiem tego, że w tym momencie jest to równanie dla operatorów, czyli nie wolno przestawiać kolejności. No i operator gęstości prądu cząstek, który nam będzie potrzebny przy badaniu prądu, też wygląda analogicznie, tyle że to są operatory i nie wolno przestawiać kolejności. A ja zobaczę, jak długie wyszło to nagranie i skompensuję na następnym. Dziękuję Państwu i do widzenia.